Siemka, w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 3 i dzisiaj już wkroczymy do Nordmaru, ale dzięki jednemu użytkownikowi, już teraz nie pamiętam jego niku, poszedłem jeszcze przed nagrywaniem do wioski i wydobyłem od Toma kamień przodków. Dzięki. Przybywasz z Faring? Ja. Tak. Dobra, możesz mi pomóc. Ścigam złodzieja. Potrzebujesz pomocy? Owszem. Przyszedłem tu tropem złodzieja. Ukrył się w mieście. A mnie nie wpuszczają tam orkowie. Kim jest ten złodziej? Grubas w sukience. Pochodzi z południa. Tam pustynię pokrywa piasek, nie lód. Masz na myśli Alego? Tak, właśnie tak się nazywa. Co skradziono? Kamień przodków. Dziedzictwo naszych ojców. Przyniosę kamień przodków. Pośpiesz się. Duchy umarłych nie odpoczywają. Oto twój kamień przodków. Doskonale. Już nie wiem jednak, czy sobie z tym poradzę. Z czym? Z wejściem do jaskini. Nie jestem tchórzem, ale kiepsko się czuję w roli tucznika idącego na rzeź. Zatrzymam kamień i poczekam w pobliżu jaskini. Jest tam taka chata. Jeśli zechcesz, możemy pójść razem. Pójdę z tobą. Daj znać, kiedy będziemy mogli ruszyć. Co zrobisz ze złodziejem? Najpierw muszę go dorwać. Ale to nie o złodzieja chodzi. Ważny jest kamień. Już go masz, nie? Kamień przodków? Co to takiego? Magiczny kamień. Dzięki niemu można zdobyć moce zmarłych. Brzmi nieźle. Tylko brzmi. Martwi wcale nie śpią i nie wpuszczą cię do swych grobów. Trzeba z nimi walczyć. A ja wolałbym potykać się z tuzinem orków niż z duchem. Nie duchem, tylko zombie. Po co ci kamień przodków? Jestem zabójcą orków z klanu ognia. Mam zaczerpnąć z niego moc jego twórcy i wykorzystać ją do walki z orkami. Moc trupa? O co tu chodzi? Twórcy kamieni przodków pragnęli strzec Nordmaru również po swojej śmierci. Właśnie dlatego je stworzyli. Dobra. Chodźmy. Fy, chciałem tylko... Ciekawe co tam... Aha, tam jest jakieś dalej pewno przejście do... Do Nordmaru z innej strony. Oczywiście będziemy jak spin na wszelkich możliwych spotkanych zwierzątkach. Jeszcze jedna cholerna bestia. Nie podchodź. Bestia. Czekaj. Ja go zabiję. Patrz. Będzie shot. O. Teamwork. Ale lagi, no. Czekaj chwilę, bo ja muszę jeszcze tutaj sobie powydobywać. Co to? Żelazo. Ale i tak zawsze coś. Ty mi tam nigdzie nie odchodź. Dobra. Czy tutaj coś jest? Jakieś zwierzątko? Wiem, że tu gdzieś powinien być jeszcze... O! Czy to ogrzy liść jakiś? Korzeń leczniczy? Śniegiem trochę zaspany ogrzy liść. Ale skrzypi śniegiem. Rozpruwacz. Czy tutaj coś... Nie, dobra, nie wygląda. Radgar, Radgar... O, kolejny rozpruwacz. Będziesz mój. Nie podchodź do niego, ja go zabiję. Patrz. Lol, czemu go nie zabiło? O, czarny goblin. No... Nikt nie będzie za tobą tęsknił. Dobra, mam nadzieję, że... Już tutaj nie ma więcej zwierzątek na razie. Goblin. O, jednak chyba goblin. Tak, goblin chce. O, już po to, ale czarny goblin. Te bestie nie zostawią nas w spokoju. Co nikt tam nie będzie za tobą tęsknił. O, czarny goblin na środku srebrny kielich. Tutaj widzę jakiś kamienny krąg. O, w którym nie ma nic ciekawego.
Dobra, to jeszcze się tu wrócimy, bo tutaj widziałem chyba jakieś roślinki fajne. O właśnie, o to mi chodziło, o żyłę rudy. Ale z ciebie żyła. Tak wiem, suchar, ha ha ha. Co tak mało, dwie rudy tylko? Dobra, nie będę narzekał. Tutaj wszystko, tutaj jakieś roślinki, dzika jagoda. Tutaj coś gdzieś jest. O, tam jest jakaś ciekawa, co to jest? O, ziele pan... Nie, to jest chyba wilcze ziele. To idę pozbierać. Tutaj też jest jakieś... coś. Dobra, tam już nie pójdę. Jeszcze jedna cholerna bestia. Dobra, to ja się zajmę tym nosorożcem. A ty się bij z wilkiem. No, no bie. Celuj, kur... No. Ja pies w dole. Dobra, gdzie te wilki nasem? O Jezus, jak go cisną. Dobra. Nikt nie będzie. No już myślałem, że go nie rozwalisz. Ile ty masz HP? Tam. Dobra, ale mi by się coś sprzedało, to trzeba se łyknąć. Uzdrowić się. Ekspienie na zwierzątkach Nordmaru. Fuck yeah. Jeszcze łyknąć. I zgasić. Co tu, tutaj coś... O, tutaj dzika jagoda. Jak tam spadniesz, to coś zrobię, ale widzę, że nie spadłeś, jesteś mądry. Dobra, tu jest jakaś roślinka. Ale coś tu... Nie, dobra, tu nic nie ma. No, ale tu będą chyba już szablozęby. Czyli trochę... O, jednak nie, lodowy wilk. Jeszcze jedna cholerna bestia. Dobra, ty się bij z tym. O, jelonek się zbugował. Ale jakoś nie chce mi się go zabijać. To skóry wilka warto zbierać, bo tutaj w Nordmarze jest dużo questów właśnie z tymi... O, żyła złota. Proszę, nigdy jej nie... jakoś ten nie patrzę tutaj. Złoto sobie wydobędziemy, tak jak zresztą wszystkie surowce. Złoty samorodek. Dobra, gdzieś ty jest, po las. Widzę, że tu, ale... Dobra, chodź Radgarku. O, tu już są te kiciusie, które wcale nie są łatwe do pokonania, ale nie będziemy ich zaczepiać. Dobra, rozwalimy ich. Tych bestii jest więcej! Jeden. Paszo! No. No, idę. Nikt nie będzie za tobą tęsknił. Gdzieś tu była... O, tu jest żyła rudy. O, weźmy w duże beziego duszę. Dwie rudy. O, myślałem, że mi się beziu już coś zbugował. Pozbierałem.
O, przybliż się. Jeden lodowy wilk. Drugi. Gdzie ten no poszedł? Aha, on tu poszedł, no dobra. Dobra, jesteśmy. Oto grobowiec. Ale ja tam nie wejdę. Nad jaskinią stoi chata. Na razie tam się zatrzymam. Pedar to mój dobry przyjaciel. Kto spoczywa w tym grobowcu? Einar, wielki wojownik z mego klanu. Orkowie wciągnęli go w zasadzkę. Nie miał szans, ale przed śmiercią zabił jeszcze 30 napastników. Czy w grobowcu Einara ukryto jakieś skarby? Krążą na ten temat różne opowieści. Nikt nie wie, ile w nich prawdy. Jakie to opowieści? Niektórzy z nas wierzą, że wraz z wojownikiem pochowano jego hełm. Brzmi nieźle. Nie wiem, czy ten hełm jest naprawdę magiczny. Nikt tego nie wie. Jeśli chcesz się o tym przekonać, musisz sam tam iść. Kiedy nastąpił ten atak? Dawno temu. Mimo to czyny Einara wciąż sławi się przy ogniskach mojego klanu. No, czyli Radgar sobie... A w sumie skoro on tu czeka, to jeszcze wykorzystamy to, że on nie poszedł, więc... Szybki save. No i właśnie sobie oczyścimy ten grobowiec. Będzie zapewne zajebista zabawa. Mam nadzieję, że jego nie skrzywdzę. No wy tyfy! Te bestie nie zostawią nas w spokoju! A bo dobra, nie. Bo mam przecież skilla, nie? Fire! Wow, ale mu zabrało. Co tak? Jaki jest poziom? Opcje? Nie, to jest poziom. No średni. No co tak? A dużo many zabiera. Ale dobra. Teraz sobie walnijmy z tego. Będziemy mu zabierze. Ojoj, goni mnie. A spalcie się, spal się. No, brawo. O kurde. Fuck. Mam nadzieję, że go nie zabiją. I drzebezi, co ty robisz, debilu głupi? No pewno, jeszcze tak, żebym nie widział, co się dzieje, prawda? Giń. Idź mi stąd, głupie zombie, znaczy szkielet. Piszę to, bo on mi zaraz tam, kurczę, zginie. Dobra, mam to gdzieś. Kula ognia. Dobra. Myślę, że starczy mi na jedną, albo nie, dobra. Powinno mi starczyć teraz na jedną. O Jezus, ile ty masz HP, człowieku. Dajże mi tego szkieleta. Łoty, oż ty małpo. Mnie bijesz? Mnie? Pozwoliłem ci? O Jezus, jak ta głowa odleciała, widzieliście? Aż tam do krypty. Dobra. Pijemy. Nie strzelaj. Epicka walka. Dobra, ale... Fuj, nie ten przycisk. Ale trzeba będzie się napić trochę. Zarówno tego, jak i tego. Dobra, rozwalimy tego... Tego Robin Hooda. Nie! O Jezus! Dwa, jaki... Migo!
Dobrze, bij go, bij go. Bij go, bo ja... Muszę w niego wycelować jakoś. O ty! Nie, nie zabijesz mnie, spadaj. No idzie... debilu. Nie chcę Radgara. O właśnie, ja chcę szkielet. No. Zabij. O właśnie. Dobra, pierwsza komora to czas na drugą. I właśnie w tej chwili Radgar szczelił se focha i poszedł. Czyli zostaje nam wyczyszczenie... Ile tam jeszcze tego jest tutaj? Może się tamci nam... No wiedziałem. Zginiesz? Dobra. Mam nadzieję, że spłoniesz. Co to... Dziwnie to działa strasznie. Zamrozimy je. Raz. I dwa. Chyba się zbugowały. Ale to tylko dla mnie z korzyścią. Bo już mi tu nie wymachuj mieczem. No, bezio, myślałem, że sobie nie trafisz. Kurczę, tam jest ciemno. I nic nie widzę, a nie chcę sobie włączać. Dobra, widzę. O Jezu, sicku, dobra. Mam nadzieję, że trafisz. O kurde. Szybko, ekwipunek, ekwipunek. Dobry jesteś. Bezio, tak cię uczułem. Nie. A idź ty. Won. 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 Nie ma. A, nie trafiłeś. O, ja też nie. Aha, ale was zrobiłem. Zginiesz. No. O ty. Nie trafisz. Aha, dead. Dobra, czas na przerwę, czas na KitKat. Gleba mi tu. Weź, że spłoń. Już, już. No, co za chamstwo. Dobra, ale ten... O, właśnie. Ekspimy na zmarłych. O, dobra. Nie ma to jak kulka ognia. A ty już spłoń. No właśnie. Kulka ognia to potęga. Większa niż reszta. Dużo was tam jeszcze zostało? No. O, właśnie. Wow, ilu was, ilu? Trochę za dużo. Dobra, ty, teraz ty. Teraz ty. Spamujemy. Dobra, to ty pójdziesz na fight. No, wybierze to. A, to jest, to się nazywa moc kostura. Dobra, jako że mam całe pół... całe happo... No idzie. Debilu.
trafisz. A jaki zes. Płonące pochodnie. Ale lagi jedyna... O kurde! O level up! Czuję się z tym zajebiście. Mam nadzieję, że został tam już tylko... Einar! Eno! Miałeś zostać sam. To miał być epicki fight. O, telefon się odzywa. Ale ja mam tu gdzieś... Nie Einar, ja chcę szkieleta. O właśnie. No. Dobra, Einar. Einar, poczekaj chwilę. Muszę sobie się uleczyć całkowicie. Jakby co też manę. Czas na epicki pojedynek. Fight. Zobaczmy jak mi pójdzie. LOL. Pokonam go tym kosturem, no ja w to nie wierzę. Rozwaliłem przed tego, no jak mu tam Einara kosturem. Co to ma w ogóle być? Einar, no wiesz co? Oj, coś mi się zdaje, że chyba już przyszedł czas na włączenie poziomu trudny. O, kolega, jeszcze jeden. Dobry. Ktoś was tu zapraszał? Mi się zdaje, że nie prosiłem was o obecność na let's playu. Dobra. Skrzynia. Co tu mamy? Łuk kompozytowy, 110 obrażeń, ten... Jakieś takie tam duperele. No to jeden pierwszy growiec Einara. O, mikstura wytrzymałości. Co? Nic więcej nie ma? O, ale bieda. W Einarze był tylko ten hełm. Zobaczmy jak on wygląda. Nie, najpierw się napijemy miksturki. Trzymałości. Raz. Zobaczmy. Nie, głupio. To ma 15 ochron przed uderzeniami i ostrzami, ale... Jako, że ja jestem magiem, nie będę tego nosił. A więc oczyściliśmy nasz pierwszy grobowiec pradawnych w Nordmarze. O, na cymysią... No nie tu. LOL, nie mogę sobie na tym tronie usiąść. No dobra. Oczyścimy nasz pierwszy grobowiec... Tak? Pradawnych przodków, czy jak oni się tam nazywali. W każdym razie grobowiec Einara. Zdobyliśmy hełmik. No i to by było na tyle w tym odcinku jeszcze. Jak już skończę, to ja sobie pozbieram te wszystkie bronie, tarcze itp. Wyekspię tutaj te chrząszcze, bo wiecie, zawsze się sprzyda. Ale teraz już się z wami żegnam, a więc komentujcie, subskrybujcie, polecajcie i do zobaczenia.